17 lutego w hali w Strzale odbyła się Międzynarodowa Gala Sportów Walki. Judo, sumo i zapasy. Oto sporty walki, które zostały przybliżone w trakcie gali zorganizowanej przez WLKS Siedlce Nowej Ganie. Swoje umiejętności zaprezentowali reprezentanci Litwy, Ukrainy, Węgier, Niemiec, Słowacji, Czech oraz klubów z całej Polski. Sam pomysł chwycił, dlatego że mamy większą frekwencję niż w tamtym roku. Mamy zagraniczne ekipy, mamy cztery zagraniczne zespoły. Jest ponad 200 uczestników, więc jest to impreza udana, która nam uzupełnia kalendarz imprez w sposób taki zdecydowany. Zapaśnicy WLKS postarali się o 5 medali. Iwan Oksiuk nie miał sobie równych w kategorii 57 kg, zaś Michał Dubowski wygrał w kategorii 125 kg. Srebro w najcięższej kategorii zgarnął Bartosz Skłodowski, a brąz Mateusz Pudłowski. Wojciech Urban był trzeci w kategorii 70 kg. W rywalizacji sumitek Zuzanna Konaszuk była druga w kategorii 50 kg.